Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi sprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus przychodzi na ten świat ze względu na grzeszników, a nie dla sprawiedliwych. W pierwszych dniach Wielkiego Postu musimy uświadomić sobie, czy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa, czy raczej uznajemy siebie za samowystarczalnych, sprawiedliwych, którym Jezus nie jest do szczęścia potrzebny. Nie może być skutecznego postu, jeśli nie widzę konieczności jego przeżywania. Jeśli jestem sprawiedliwy, to dla mnie karnawał trwa dalej. Jeśli uznaję siebie za grzesznika, to jest już ogromny sukces, pierwszy krok prowadzący do zbawienia. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy pobłądziliśmy, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Czym szybciej uświadomię sobie, że jestem chory, tym szybciej lekarz będzie mógł interweniować. Dzisiejsza dobra nowina jest dla nas zachętą, abyśmy przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu zrobili sobie porządny rachunek sumienia. Dobrze diagnozując kondycję naszego sumienia, możemy o wiele skuteczniej zastosować terapię. Pamiętajmy, że grzech to nie powód do wstydu, ale okazja do spotkania się z Jezusem, lekarzem. Świadomość grzeszności prowadzi nas do Boga, a jej zaprzeczanie w odwrotnym kierunku.